Znajdziemy sobie ten rynsztunek i ulepszymy go. Tutaj we wszystkich teraz tych lokacjach się pojawiło. Nie wiem, co to ma znaczyć. Odezwa do Geralda z Rivii Herbu Most. Z woli miłościwie nam panującej jaśnie oświeconej księżnej Anny Henriety przybyliśmy do północnych królestw, by przedstawić ci nasze posłannictwo. A właśnie, to jest o tym dodatku właśnie, poselstwo z krainy wina. Nowy znacznik Debrza, czyli już gdzieś tam będziemy się mogli po prostu udać. No dobra, ale ja nie to chciałem. Poszukiwania, szkoła Gryfa. Myślisz, że w dwa miecze dasz radę? Te mamy gdzieś bliżej, tutaj. Gdzie ta płotka do jasnej cholery? Aleś się schowałaś, małpo. Dobra, jedźmy po pierwszy z elementów. Dobrze jedziemy? Wydaje mi się, że dobrze, ale wolę się upewnić. No właśnie, gówno niedobrze, bo tu chciałem najpierw iść. Otóż to, tak czułem, że coś nie halo. Ale tędy już się tutaj jakoś przedostaniemy. Dobra, jedźmy na złamanie karku. Może bardziej na skróty. Tam jakieś, nie wiem, czy bandyci? Psy chyba dzikie. To już mnie nie interesuje. Nie będziemy zbaczać tutaj z trasy na żadne znaczniki, nieznaczniki. Po prostu chcę ten rynsztunek, bo mamy już ze szkoły Gryfa. Teraz warto go sobie po prostu ulepszyć. A tutaj być może przyjdzie nam z kimś, z czymś walczyć. A może po prostu przyjdzie nam dobrze tutaj poszperać w tym terenie. O, mamy to. Lata tam coś. Tak czułem, że jednak będzie walka. Dobra. Nawet fajnie. Na drakonidy. Nie wiem, czy mam olej na drakonidy. Zobaczę. Zobaczmy alchemię. Tutaj nic nie zrobię poza petardami. To w sumie też warto. Ulepszony księżycowy pył. Wyśmienita gwiazda tańcząca. No super. Co ja tu mam teraz? Kartacz. Ulepszony księżycowy pył. Ale kartacz wybiorę. Na tego drakonida, kurde. Kusza się przyda. Przyda się art. Kusza to raz. Art to dwa. No jeszcze, czy ja mam olej na drakonidy? No tego nie jestem pewny. Trupy, przeklęte, wampiry, ogrowate, magiczne, hybrydy, zwierzęta, insektoidy. Kurde, gówno mam, nie drakonidy. Dobra. Ale jak chcemy to zdobyć, ja chcę z nim też tu powalczyć. Ach. Dostał czy nie dostał? Jest. Widłogon. O Jezu, nie na piąch, Gera, zwariowałeś, kurde. Dawaj go. Dobra. Nic mi nie zrobi, już to widzę. Cienki jest. Cienki, masa błędów przy okazji. Teraz będzie po nim. No i pięknie. Widłogon. A już mnie tam czymś, kurde, dziabnął. Pozbierane. Dobra, wiecie co? Właśnie zapomniałem. Przecież awansowaliśmy na kolejny poziom. Zróbmy sobie tutaj to. Precyzyjne cięcia. No, jeszcze nam nie odblokowało. Wydaje jeszcze 7 punktów. Kurde. To by się przydało. Może tak, może nie w sumie. Praca nóg obrażenia otrzymane w trakcie uników są zmniejszone o 20%. Dobra, będziemy jeszcze chyba myśleć. Tutaj coś miałem. Alternatywny strumień ognia. O, to mogę przypisać. Weźmy tutaj. Żywotność 50. Nie jest mi tak potrzebna. Zamienimy sobie ten mutagen na jakiś niebieski. O właśnie. Chociaż tyle do mocy znaków. I teraz jak przytrzymam, bo Igni normalnie, jak go przytrzymam, ten przycisk, to będzie taki strumień ognia szedł. Dobra, gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest ten schemat cały. Gdzieś, kurde, na tym terenie. Oho, coś tu jest. Warto się tu rozejrzeć. No, warto się tu rozejrzeć. Ja chcę się tu rozejrzeć. Nie wiem, czy ja tu już kiedyś nawet nie byłem. No i teraz pytanie, gdzie to może być?
Gdzieś ta skrzynia tutaj powinna się znajdować. Wiedźmińskie zmysły, coś mi to daje? Niekoniecznie. Ten widłogon, on też czegoś tutaj pilnował. Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, czy ja mam wpis o widłogonie. Cyrilla to nie samouczek, bestiariusz. O, mam chyba, zobaczcie. Widłogon. Dobre sobie raczej kurwa mieczogon. Widłogon swoją dźwięczną nazwę zawdzięcza długim, ostrym wyrostkom wieńczącym jego ogon. Zadany nim cios potrafi przebić na wylot dębową tarczę i rękę, która ją trzyma. Choćby chroniła ją kolcza, rękawica, innymi słowy, z widłogonem nawet młodym nie ma żartów. Dobra, no ale chciałbym też odnaleźć tutaj jakąś skrzynię z tym, po co ja tu przyszedłem, ze schematem. Też może nie być takie, kurde, proste i zazwyczaj... Jest, widzę ją. Jest i skrzynia. Ulepszone buty wiedźmińskiego cechu gryfa. Dobra, super. Ha! O to chodziło. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego znacznika, tylko... Ale to mieliśmy tutaj znaleźć w tym miejscu. Zaraz ruszamy po następną. Podbiegłem tutaj w jednym celu. Może jest jakiś znacznik... Nilfgaardzki oficer, ale jaja. Ale tu też znaczników żadnych nie widzę. To jest kurde w ogóle cały obóz. Widziałem cię w wyzimie. No wiecie co? Ale jaja. Tego się tutaj nie spodziewałem. Na tych terenach. No Nilfgaard jednak coraz dalej. Coraz dalej zachodzi na tych terenach. Kurde, nie ma tu żadnego znacznika. Byto jasna cholera, żeby się szybko przenieść. No niestety. Znak zapytania. Nie chcę marnować czasu na to. Tutaj mamy daleko do kolejnego. Karczma na rozstajach. To sobie zaznaczę. Tam się udamy. Stamtąd się przeniesiemy bliżej kolejnej miejscówki. No spróbujemy po prostu odnaleźć wszystkie te brakujące schematy. Tak to muszę zrobić i tak to muszę zrobić. O Jezu. Pewnie było gdzieś gniazdo potworów nekerskich. Nekerów, hybrydy. Generalnie w pojedynkę są słabe, ale jak ich zaatakuje więcej naraz, no to już się robi tak troszkę nerwowo. Tutaj mamy te dzikie psy, dobra. Jedziesz, Geralt, jedziesz. Nie przestawaj. Jedziemy. Otóż to. Właśnie tutaj chcieliśmy dotrzeć. Dostać? Jak? Okej, jedźmy z kolejnym schematem. No i to będzie blisko wsi pod Gaję. Też mamy znaki zapytania tam od razu. No kurde. Tak musimy się tam dostać i tak musimy się tam dostać. Oho, zrobiło się ciemno. To zrobimy troszkę inaczej, bo nie chcę tutaj po ciemku podróżować. 73% srebrny miecz, naprawimy go trochę, bo tutaj widzę większość będzie potworów. Okej. Teraz tak, medytacja. Dajmy do 7 rano. Dobra, i ruszamy po kolejny schemat. Nie wierzę, deszcz. Wziął się, przespał i deszcz zaczął padać, a jak żeby inaczej. Dobra, ruszajmy, Geralt. Tutaj przez wiochę. Okidoki. No i teraz już, kurde, śmiało. Warg. Ale ich tam było. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Sporo ich było. Dobra. Mkniemy czym prędzej. Jakieś wody, nie wody. Okej, tędy tutaj. Już tak na moje oko powinniśmy być, kurde, obozowisko bandytów. No właśnie, powinniśmy być blisko. No i tak też chyba jest. I to gdzieś pewnie w tym obozowisku jest skarb. Oż to w mordę, kolec już mnie dziabnął. Oż ty gnoju. Boże, mordy,
Zaklątwa! Ten jest dobry, paruje tutaj, ten kurde, ten też paruje. Zapomniałem, że mam ten kurde alternatywny igni. Ale już po chłopakach. Dobra, czyli gdzieś tutaj mamy ukryty ten schemat. Przy obozowisku bandytów. Jeszcze są. O, widzicie? To jest właśnie ten alternatywny tryb znaku igni, całkiem fajny. Teraz temu jeszcze poślemy. O! No rewelacyjne to jest. Tak można załatwić pojedynczego ziomala. O! Jak go przeciął na pół. O, jeszcze, ale ich tu się narobiło, Jezu. Dobra, na szczęście słabiaki. Tu jakaś beczka. No i gdzie może być ukryta taka skrzynia? Podejrzewam, że właśnie gdzieś sprytnie wyżej. O, tu coś jest, tu coś jest, halo, halo. No, sprytnie, rzeczywiście ukryte. Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu gryfa. Tak, i te poszukiwania mamy zakończone. Dobra, ale to jeszcze, to obozowisko jeszcze nie jest jakby... Jeszcze nie wszystko stąd zabraliśmy. Alkohol się przyda, dobra. Jeszcze nie wszystko stąd zabraliśmy, bo nam pokazuje, że to obozowisko nie jest zaliczone. Okej, zaraz musimy jakoś to zaliczyć. Pytanie jak? Pytanie, czy my gdzieś tutaj się możemy dostać, czy nie możemy? Bo oni tu muszą mieć jeszcze jakieś pozostawione skrzynki, czy coś w tym stylu. Tak, żebyśmy my to mogli mieć zaliczone, to musielibyśmy odnaleźć po prostu skrzynię z tego obozu. Korony mogę pozbierać, czemu nie, ale to nie o to mi cały czas tutaj chodzi. Tu coś jest. Ach, no dawaj to. I teraz dopiero mamy zaliczone. Chodziło o ten pancerz wojownika Frey. Jesus, jaka bzdura. Okej, okay, mapa świata, nie mapa świata, bo my teraz chcemy zrobić kolejne zadanie. Jeszcze tego nam brakuje. Zobaczmy mapkę. No, troszkę już dalej. Uhuhu, tu wieś Stegny. A tutaj mamy, kurczę... To chyba kojarzę miejsce. Tam był kiedyś taki golem. Coś tak mi się wydaje. Dobra, no musimy dotrzeć do znacznika. Najbliżej mam, możemy do tego tutaj. Nawet nie ma się co zastanawiać. Po prostu ruszamy w drogę. Tędy pojadę. Kurde. Oj, chyba muszę bardziej naokoło. Coś tak mi się wydaje. O, tędy właśnie. Otóż to. No i dobra, i tam coś koło tego potem znacznika we wsi Stegny. Tam też jest w ogóle zadanie. O, tutaj mamy opuszczone miejsce. Wiecie co? Dobra, zrobimy to sobie od razu. Pieście jebał, krzyczą, więc ja nie będę im tutaj... dłużny. Tu raz dwa wykończę. Tyle będzie z nimi. Ten już nie żyje, zaraz ten i mamy miejsce wyzwolone. No i dobra, no o to chodziło. Niech przyjdą ludzie, pewnie, jasne. Chodźcie tutaj. Super, spoko. No już. Pooglądaliśmy animację, wystarczy. Tak jest. My ruszamy na poszukiwania. Tak patrzę, bo może tu gdzieś jest, kurde, znacznik, ale nie ma żadnego. No musimy się udać tam do tego Duan Hen. Kurde, blade, dobra. Jezu, jeszcze jakiś tutaj wykrzyknik. No mogę się spytać, o co chodzi. Chłopka. Czemu płaczesz? Bo mój narzeczony poszedł do lasu sprawdzić wnyki i nie wrócił. Coś mu się musiało stać. Słyszałam, jak krzyczy, ale boję się iść tam sama.
Pójdę sprawdzić, co się z nim stało. Dziękuję. Mam pieniądze, zapłacę ci. Ja pierniczę, dama w opałach. No i se narobiłem. Znajdź zaginionego w lesie narzeczonego, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Dobra, to nie jest daleko. Jezus Maria, przy okazji, no zróbmy to, dobra. Hej! 19.16 w ogóle jest, kurczę, to się zrobiło trochę późno. Dobra, to jest gdzieś tutaj to miejsce, to tak jak, no nie jest daleko. Oho, tu są jakieś ślady. Kolejny ślad. Dobra, coś czuję, że go kurde wilki pogryzły albo coś w tym stylu. No tutaj mamy jakieś ślady. Zaraz zobaczymy, dokąd to nas doprowadzi. Dama w opałach. No tak jak mówiłem, patrzcie. Po nich. Tu chyba jest ten narzeczony cały. Psie sadło. Kurde, dobra, z nich pozbieram, bo to ważne. A jak gdzieś tu chyba coś widziałem, no właśnie. Nie będę miał dobrych wieści dla tej kobiety. Jej narzeczonego zagryzły dzikie psy. No i pechowo, kobito. Musimy jej powiedzieć prawdę, stało się co się stało, no i tyle. Okidoki. O Jezu, nie bij jej tylko. No dajesz, Geralt. Nie znalazłeś go? Znalazłem, ale... Nie mów. Po twojej twarzy widzę, że... Proszę, weź te pieniądze. Dobra. Nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Żałuję, że nie udało mi się przeprowadzić go do ciebie żywego. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? To niebezpieczne. Ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. Dziękuję. Żegnaj. Dobra, my sobie zrobimy szybko medytację, nim wyruszymy, kurczę, po kolejne tutaj. Szósta, niech będzie szósta. Okej. Płotka, chodź. Jest płotka. Ruszamy do znacznika. Znacznik Duanhen jest najbliżej. Tam kiedyś walczyliśmy z upiorami. Też z jakąś południcą albo północnicą. Coś takiego było. Chyba mogę przejechać. Kurde, no się zablokowałeś, Geralt. Jedziemy. Spieszymy się znaleźć wszystkie schematy. A w kolejnym odcinku może sobie po prostu... Albo gdzieś tam zrobię sobie ten strój i wam go pokażę, jak on wygląda. Nie będziemy już na to tracili czasu. Wieś Stegny. Tu też jest zadanie, które myślę też sobie zrobimy. Nie teraz. Tajemnica wsi Stegny jest, o właśnie, jest coś takiego, ale ja nie chcę teraz z nimi walczyć. Dawaj płotkę. To zadanie sobie zostawimy na, może na kolejny odcinek, zobaczę. Zobaczymy, co da się zrobić. Tajemnica wsi Stegny może poczekać, tam widzieliście 20 któryś poziom był tych potworów, ale to już dla nas nic w tej chwili strasznego. O się, mordę. Dobra, tędy. Kurde, gdzieś muszę trochę naokoło pojechać. Schowaj, Geralt, ten miecz. Wow. Aha, tutaj... Tu kiedyś byliśmy. Czy my dobrze jedziemy? Ja pierniczę! Przez to zadanie mi się tak porobiło. Poszukiwania, szkoła Gryfa. Fucking shit. Pozmieniały się zadania, ja jadę na znacznik, a on jest tu. O właśnie, od wsi Stegny miałem bliżej, a zrobiło się dalej. Dobra, jedźmy. To się odwleczę, to nie ucieczę.
minuta w te, minuta w tamte, to już nie ma, już jakby nie ma znaczenia. Jedź, 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 jedź. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. Wiadomo, że łatwiej się jeździ drogą, no ale nie mamy wyjścia. Tutaj kiedyś też byłem, tak, dokładnie. No, jedziemy, 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 płotka. Już teraz jesteśmy blisko. Tutaj jakie drzewo gołe. No ciekawe, co tu będzie broniło tego całego skarbu. Ależ tereny, bagna, ja pierdzielę. Nieźle, co? No dobra, ruszajmy. No mówię, coraz ciekawiej. Jest klimacik, oto też tutaj chodzi, strzeżony skarb, nowy znacznik. No i to jest właśnie w tym miejscu, a więc dobra, możemy zejść. Strzeżony skarb, tak myślałem, że tu będzie takie miejsce. Chyba upiory. Zdecydowanie. Ja pierdzielę. Jezu, jeszcze chyba ta północnica. Weźmy Irden. Ja pierdliczę. To się narobiło. Południca. Grubo. No to nieźle, co? Strzegą tutaj skarbu. Piernicze się narobiło. Będzie ich kilka teraz, czy nie? Jest jedna, na razie nie jest. Dziaduwa. Dobra. Gdzie jesteś, małpo? Ach! Zdrowie, zdrowie. Jest pokonana, ja pierniczę. O shit. No to ciężko tutaj było. Ale miejsce. Tutaj gdzieś mamy coś. Zmoknięty list. Stary, czytaj uważnie. Dziedziczka Karolina się powiesiła. Nieszczęśliwa miłość, zdaje się. Jakiś przystojniaczek skradł jej cnotę i rozpłynął się w powietrzu. Jej zaczęło zaraz bardzo brzucho puchnąć, no i nieszczęście. Gotowe, ale mniejsza z tym, nieistotne. Przejdźmy do konkretów. Pomagałem ją przygotować do pogrzebu i mówię ci, czego oni jej do trumny nie nakładli. Takich precjozów nawet w Kowirze nie widzieli. Trup się skrzył od srebra i złota, brachu. No i tak sobie myślę, że w świętej pamięci dziedziczce te wszystkie drogocenności na chuj się w zaświatach zdadzą. My zaś pieniądzem nie śmierdzimy, więc może to i owo z grobu by wyjąć, żeby nic się nie zmarnowało? Ja się nie mogę stąd ruszyć, a ty jesteś wolny człowiek. Złap więc łopatę, jedź na mogilnik na bagnach i kop tam, gdzie świeże kwiaty leżą. Potem spotkamy się i podzielimy wszystko sprawiedliwie. Pół dla ciebie, pół dla mnie. Stoi? No proszę. Kurde, co to za miejsce? Tu gdzieś chyba mogę wejść, zobaczcie. No tak, to jest tutaj. Warto się tu rozejrzeć. Tu będzie ten skarb. To w ogóle coś słychać. Ktoś jakby coś tu kopał. Wiecie co? Czekajcie, czekajcie. Mam przecież magiczny kaganek. Patrzcie. Ale jaja. Weźmy art. No dobra. Włazimy tu. Tutaj będzie ten... Tutaj będzie na pewno ten schemat. No tak. Świetne miejscowo, ale klimat, Jesus. Tutaj jeszcze coś mamy. Buty ludu Orch, mistrzowskie siodło. No to raczej na sprzedaż. Ależ świetna miejscowa. No, warto było tutaj przyjść do strzeżonego skarbu. Naprawdę fajna lokacja.
Oj, Wiedźmin, Wiedźmin. Klimat tutaj jest niesamowity w tej grze. Dobra, już tu patrzymy, bo został nam ostatni. Ajajaj, został nam ostatni skarb. Zobaczcie, jak daleko. No nic, ja się udam w tę stronę. Po drodze może będzie jakiś znacznik. Myślę, że na pewno. Jedziemy! Wtedy się po prostu jakoś spróbujemy przenieść tam szybciej. A na razie ruszamy tędy. Tu była jakaś wioska kiedyś. No już, już. Zaraz. Coś nowy mogilnik, coś mi się tu pojawiło. Więc tu może gdzieś, kurde, będzie. Powinien być jakiś znak szybkiej podróży. Jest, znacznik, jest. O to mi chodziło. Może tu będzie warto i tak się kiedyś wybrać, bo tu jeszcze widzę jakieś są skarby. No ale okej, ten odcinek ma być poświęcony na coś innego. Ruiny wieży rycerskiej, sierociniec na Krzywuchowych i z tego sierocińca się przedostaniemy po prostu. Już będzie bliżej. Ja myślę, że to jest tam, gdzie był ten golem. Jestem wręcz przekonany. Krzywuchowe moczary. No tutaj też był fajny wątek z tymi wiedźmami. Mega klimatyczny. Ta muzyczka tutaj też, kurde, robi swoje. O, wow. Utopców pełno. I pada, nie? 13:25 pada. Ciemno jak w tyłku, ale co tam? Tutaj rzadko w tej grze nie pada. Nowy znacznik, strzeżony skarb. Co go strzeże? Jakiś żywiołak, to całkiem duży. Kusi mnie ten żywiołak. Zobaczmy, mamy olej na istoty magiczne na pewno. Przeciw wampirom, ogrowatym, istotom magicznym. Dobra, spróbujemy. O kurde, konkretny gościu. Pokaż, co umiesz. O kurde, ale mi przywalił, zapomniałem, że tutaj jest dobry Quen. Nie, ja mu prawie nic nie robię na tym poziomie, to bez sensu. Może i by się udało, chociaż kurde, no bez sensu, bez przesady. To jest jakiś twardziel, ja mam 18 poziom, on 20. Mamy Quen. Może z nim powalczymy chwilę. Dobra. Tak się z nim pobawimy. Ach. Tak, to on się broni. Nic mu tak nie robiłem. Quen, okej. Wow. Ależ cudak. Trochę życia stracił. Quen. Dobra, tam od tyłu go mogę, jak on się tak zesłania. On od tyłu i tak dostaje więcej krytykali, widzę. No, jeszcze trochę wiedźmak. No właśnie, od tyłu go. Już prawie jest mój. Kurde, ale twardy gość. Jeszcze Quen.
Dawaj, Quen, dawaj. Dobra. No, już blisko, już blisko. Jest prawie nasz. Ach. Jeszcze dla mnie czeka jedna bitwa przy tamtym skarbie. Na pewno. Szybko, szybko, już po nim. Ach. No. Żywiołak ziemi, o to chodziło, o to chodziło. Mamy coś tu. Żywiołak ziemi składa się z błota, szlamu, gliny, piasku i skalnego pyłu, zlepionego wodą i ożywionego magią. Ten stwór, choć pozornie powolny i ociężały, jest niezwykle groźnym przeciwnikiem, którego niedoświadczeni wiedźmini powinni za wszelką cenę unikać. Bomba dwimerytowa i olej przeciw istotom magicznym. Bomba dwimerytowa, nawet nie wiem, czy ją kurde mam. Ale tu sobie pozbieramy z żywiołaka. Tu był ten skarb. Licza skóra saletra, krwawy miecz, spodnie myśliwskie, dobra. Mamy to. No i czas wyruszać, kurde, bo krwawy miecz też niezły. Ale my za chwilę już będziemy mieli z cechu gryfa ulepszone i miecze, i zbroje. Czekajcie jeszcze moment, bo trochę tutaj straciłem. Ile ten miecz ma? 68 właśnie, dlatego może tak mało mu też robiłem obrażeń. Naprawimy go, ok. Dobra, Płotka, gdzie jesteś? Chodź tu. Płotka, dawaj, 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 dawaj. Jedziemy dalej, oczywiście. Użyj wiedźmińskich zmysłów. Na pewno użyjemy tam na miejscu. Chyba nie jest daleko. O Jezu, ale wilków. Nowy znacznik rozstaje dróg. No przyda się, może kiedyś tu wrócimy. O, a tu co? O, Jesus. Żebyśmy tu nie zginęli. Kurde, to jest wyżej czy niżej? Chyba niżej mi pokazuje. Dobra, czas zejść. Może tak. Zobaczcie, tu coś jest. Ściągnął tędy coś ciężkiego. Ale jaja. Jest teraz jakieś zlecenie na zaginiony patrol. Nowy znacznik, wejście. Gniazdo byli. Ha. No dobra, ale to tu musi być. Mamy eliksir kod? Mamy. Znaleźć schemat, kurde blade. Jeszcze patrzę, no właśnie, jest coś tutaj. Warto się tu rozejrzeć. Tak jest, może przy okazji tamto zadanie. Jezu, zaginiony patrol, tu jakieś coś, Matko Święta. Gniazdo guli. To czekajcie, weźmiemy sobie olej przeciw trupojadom. Ja pierniczę, no długi odcinek wyszedł, ale co zrobić? Chciałem mieć te schematy, będę je miał. Przy okazji widzę, że... Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był nilfgaardzki żołnierz. Mamy tutaj to. Z pobliskiej wioski? Jest. Ja sobie zobaczę to zlecenie potem na zaginiony patrol, czy to w ogóle warto je robić. Dla którego to poziomu, bo jak już tu jesteśmy, to może potem zaczniemy sobie kolejny odcinek właśnie od tego. Dobra, moi drodzy, mamy wszystkie schematy ulepszonego cechu gryfa. Wszystkie znaleźliśmy. Czas zrobić sobie rynsztunek. No a jak wiedźmak wygląda w ulepszonym rynsztunku wiedźmińskiego cechu gryfa? No mamy tutaj ulepszoną zbroję, zobaczcie, 125 do pancerza, do mocy znaków, 10%, 8% obrażenia, odporność na obrażenia, 20% obrażenia zadawane przez potwory. Jeszcze uzupełniłem go 5% moc znaku Quen i moc znaku Igni. Załóżmy sobie tą zbroję. Ona nie, naprawdę kosmetycznie się różni od tamtej, ulepszone spodnie. Tutaj mamy ulepszone buty, cyk. No jeszcze zostają nam ulepszone rękawice, mamy wiedźmina w całej zbroi, no i mamy porobione miecze, ulepszony srebrny miecz cechu gryfa, proszę bardzo. O, wiedźmin od razu prezentuje miecz, już razem z runami, prezentuje się o wiele lepiej, fajny mieczyk. Te miecze prezentują się lepiej tak naprawdę niż ten strój cechu gryfa, no ale cech gryfa ma to do siebie, że moc znaków jest tutaj dużo większa i dlatego poszedłem właśnie w to. Weźmy mu, dajmy miecz stalowy, proszę bardzo.
Wyciągaj i pokazuj. O, elegancko, bajerancko. Tak wygląda miecz stalowy. Proszę bardzo. Wiedźminek prezentuje. No i to wszystko. No i to wszystko, jeśli chodzi o ulepszony tutaj rynsztunek wiedźmińskiego cechu gryfa, ale będziemy szukać dalej, bo to jest dopiero drugi jakby poziom. Pozostaje ulepszenie trzeciego poziomu itd. itp. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!